Jak działa lustro weneckie? Z lustrami weneckimi najczęściej spotykamy się, oglądając jakieś filmy sensacyjne, gdzie jakiś oskarżony jest obserwowany z drugiego pomieszczenia przez, dajmy na to, policjantów. On widzi szklaną taflę, widzi lustro, odbija się w niej, natomiast po drugiej stronie tego samego lustra weneckiego można go obserwować jak przez zwykłą, tradycyjną szybę, będąc niewidzianym. Budowa lustra weneckiego różni się od takiego tradycyjnego, zwykłego lustra. W takim normalnym lustrze szkło pokrywane jest materiałem odbijającym światło. Teraz tym materiałem jest przeważnie glin. A tą odbijającą warstewkę pokrywa się jeszcze farbą. To ona zabezpiecza przed korozją i zapobiega przepuszczaniu światła. Mamy powierzchnię szyby, mamy warstewkę gliną, mamy warstewkę farby. Światło po prostu odbijają się od tego na przykład glinu, a ta farba zabezpiecza przed przedostawaniem się światła na drugą stronę. Weneckie są zbudowane troszkę inaczej. Warstewka odbijająca, też najczęściej glin, jest cieńsza. Także odbitego światła jest tylko połowa światła jest odbijana i nie ma żadnej farby. Nie ma tej warstwy uniemożliwiającej przepuszczanie światła. Więc mamy raczej coś takiego jak przyciemnianą szybę. Ale co ma się przyciemniana szyba do lustra weneckiego? To wszystko opiera się na świetle. W jednym pomieszczeniu jest jasno, w drugim jest ciemno. Wówczas w tym jasnym widzimy tylko swoje odbicie, natomiast tam, gdzie jest ciemno, widzimy jak przez zwykłą szybę. Podobnie jak na przykład przyciemniane szyby w samochodzie. Jeśli są mocno przyciemnione, jesteśmy na zewnątrz, widzimy swoje odbicie, a z środka widać troszkę przyciemnioną, ale jednak jak przez szybę. Tak samo jest w okularach przeciwsłonecznych. Naszych oczu nie widać, z zewnątrz my widzimy wszystko lekko przyciemnione. I właśnie tak działają lustra weneckie. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, udostępnij, wrzuć na swoje media społecznościowe, na swoją stronę, opublikuj. Do usłyszenia ponownie.